Każda wojna przynosi największe straty wśród ludności cywilnej. I mam wrażenie, że ci wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, nie mają świadomości, że największą cenę za wojnę płacą cywile. Przykładem Ukrainy i nie tylko przecież. Nie ma Ministerstwa Ochrony Ludności. To jest problem strategiczny. Czy Rosjanie muszą Europę atakować i czy NATO muszą atakować? Nie muszą. Oni prowadzą bardzo skuteczną wojnę przeciwko nam, wojnę hybrydową. Proszę zauważyć, jak ta wojna wiąże nas mocno, jak jesteśmy bezradni wobec strategii tej wojny hybrydowej przeciwko nam. Ja mówiłem, że ta wojna w Ukrainie to jest wojna zmarnowanych szans, ale ta wojna w Ukrainie jest również zmarnowaną szansą przez nas, przez Unię Europejską i NATO. Myśmy cały czas metodą kropelkową pomagali i politycznie, i materiałowo Ukrainie. Ukraina krwawiła w 2022 roku, 2023. Mieliśmy szansę na to, żeby naprawdę dokonać przełomu politycznego i tego, żeby wesprzeć wojskowo bardziej Ukrainę. Myśmy te szanse zmarnowali, więc wydaje się, że wśród tych, którzy zmarnowali szanse, to nie tylko są Ukraińcy, ale jesteśmy i my, i NATO. Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony. Witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej, a dziś moim gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry. Witam serdecznie i dziękuję jeszcze raz za przyjęcie naszego zaproszenia. A dziś będziemy rozmawiać o dwóch tematach, o Polsce i o Ukrainie, w kontekście oczywiście wojskowym, dlatego Pan generał jest naszym gościem. I zaczniemy od Polski, a mianowicie od tego pytania, które teraz bardzo gorące stało się w internecie, odmieniane jest przez wszelkich możliwych ekspertów i ja też w takim razie zadam je Panu, mianowicie czy Polska jest bezpieczna? Moim zdaniem jest bezpieczna z dwóch powodów. Pierwszy zdeterminowany tym, że jesteśmy członkiem NATO i NATO gwarantuje nam to bezpieczeństwo, ponieważ NATO póki co ma zdecydowaną przewagę militarną nad Rosją. Druga rzecz to to, że w tej chwili Rosja jest związana wojną z Ukrainą i Ukraina na pewno nie pozwoli Rosjanom w najbliższym czasie na jakikolwiek oddech po to, żeby mogli kogokolwiek innego niż Ukrainę atakować. No ale to w takim razie skąd te na przykład przewidywania? W nowym raporcie niemieckiej Rady Stosunków Zagranicznych DGAP czytamy, że wobec możliwości zamrożenia konfliktu na Ukrainie Europa staje w obliczu nowego zagrożenia. Rosyjska armia już za 4 do 6 lat albo w niektórych prognozach nawet do 2 do 3 lat może być gotowa do ataku na Europę i na Polskę. O ile ten konflikt w Ukrainie rozstrzygnie się w jakikolwiek sposób, w pokój nie wierzę, natomiast jakieś zawieszenie broni, to wcale nie zwolni wojsk rosyjskich z frontu ukraińskiego. Ponieważ Ukraińcy, którzy stali się największym wrogiem w historii Rosji dzięki Rosjanom, którzy sobie sprawili tego wroga, na pewno każdą okazję do tego, żeby na Rosję uderzyć, a będą odtwarzali swoją zdolność bojową Ukraińcy na pewno. Będą szykowali się do tego, żeby te terytoria, które zagadali Rosjanie, odbić. Jeżeli Rosjanie zwiążą się wojną z kimkolwiek innym niż z Ukrainą, to będzie kosztowało Rosjan utratę tych terytoriów, które zagadali na Ukrainie. Więc przede wszystkim tutaj w tej chwili Rosję szachuje Ukraina. I tak długo będzie szachowała Ukraina, dopóki nie będzie sprzyjającej władzy w Kijowie, władzy, która będzie sprzyjała Rosji. To jest sprawa moim zdaniem zasadnicza. Natomiast czy Rosjanie budują szybko potencjał? Ja swego czasu, chyba lat temu 2, kiedy zaczęła się wojna, mówiłem, że Rosjanie nie uderzą i nie otworzą zdolności bojowej wcześniej jak za 4-6 lat. Zresztą odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Rosjanie muszą Europę atakować i czy NATO muszą atakować? Nie muszą. Oni prowadzą bardzo skuteczną wojnę przeciwko nam, wojnę hybrydową. Proszę zauważyć, jak ta wojna wiąże nas mocno, jak jesteśmy bezradni wobec strategii tej wojny hybrydowej przeciwko nam. My nie potrafimy prowadzić w tej wojnie hybrydowej działań kontrofensywnych przeciwko Rosjanom, działań w ramach, czy może w obszarze wojny informacyjnej, w ramach wojny, która by wstrzymała, może nie wojny, ale wstrzymałaby ruch migracji do Europy. Przecież my w zasadzie ograniczamy się do pilnowania płotu i do trzymania wojska w lesie. Cóż więcej możemy zrobić? A no właśnie powinniśmy, moim zdaniem NATO, Polska też, Unia Europejska, wypracować strategię wojny hybrydowej takiej, która by uniemożliwiła Rosjanom osiąganie w tej wojnie hybrydowej sukcesów. Wobec wątpienia fakt, że jesteśmy na granicy, pilnujemy płotu i trzymamy tam kilkanaście tysięcy żołnierzy, świadczy o tym, że tę wojnę wygrywają Rosjanie, wcale nie angażując swojego potencjału militarnego, angażując setki migrantów, których przewożą z Bliskiego Wschodu, między innymi przez Turcję, członka sojuszu. A zatem moim zdaniem działania powinny być prowadzone w dwóch sferach, żeby tą wojnę wstrzymać. Wszystkie działania dyplomatyczne, które być może spowodują to, że Ankara i inne państwa wstrzymają ten ruch migracyjny przez te państwa, czyli nie będą mocem tranzytowym dla migrantów z Bliskiego Wschodu do Polski. Drugie to działania takie, które spowodują to, że Rosjanie nie będą mieli szans prowadzenia tej wojny. Myślę tu o granicy i o takich działaniach wszystkim propagandowych, które by wybiły atuty Rosjanom i Białorusinom z rąk. Jesteśmy bezradni, my tę wojnę przegrywamy hybrydową i skupmy się wszystkim teraz, w ciągu tych dwóch, trzech lat na tym, żeby okiełznać tą wojnę hybrydową, którą Putin wykorzystuje przeciwko nam. Ale rozumiem, że w ten taki pełnoskalowy konflikt pomiędzy Rosją a Polską, czyli Rosją a NATO de facto, pan nie wierzy w ciągu najbliższych kilku lat. Bo to też jest narracja, która pojawia się m.in. z niektórych środowisk geopolitycznych, ale też m.in. generał Rajmund Andrzejczak mówił o takim zagrożeniu, że ono jest jak najbardziej realne. Nie zgadzam się z generałem Andrzejczakiem. W tej chwili ono jest nierealne, ponieważ Rosjanie, tak jak powiedziałem, są związani potencjałem militarnym z Ukrainą i oni się boją tego, co się może wydarzyć w przypadku, gdyby uderzyli gdzie indziej. Nie wykluczam działań o ograniczonym zakresie, nie wojny wielkoskalowej, ale działań o ograniczonym zakresie. Myślę tutaj głównie o Łotwie. Łotwa jest chyba najwrażliwszym miejscem w strukturze NATO z uwagi na dużą rosyjską mniejszość i działania rosyjskich służb i wywiadu, które prowadzą działania informacyjne i dezinformacyjne wśród ludności łotewskiej. I to jest właśnie to takie miękkie podbrzusze NATO. Jeżeli cokolwiek miałoby się wydarzyć, to w tym regionie, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest ten sam element w naszej strukturze, zatem NATO powinno skupić swoją uwagę na tym, aby w strukturze obronnej NATO wzmocnić mocno potencjał, który byłby odpowiedzią na próbę agresji na Łotwę. A czy te reformy, które są podejmowane w polskiej armii, szczególnie podczas poprzednich rządów, ale jak rozumiem wiele z tych reform będzie kontynuowanych również za obecnych, czy pan uznaje je za pozytywne? Te gwałtowne wzrosty nakładów na uzbrojenia i też kupowanie konkretnych rozwiązań, czy to jest ruch w dobrą stronę, który odpowiada na tego typu wątpliwości i zagrożenia, które pan zakreślił? Tak, oczywiście na pewno te zakupy, które teraz miały miejsce i mieć będą pewnie miejsce, to zakupy historyczne. Myśmy takich nigdy nie mieli w skali kraju. W związku z tym one są konieczne. Natomiast problem polega na czym innym. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że to się nie wydarzy od razu, że problem polega na tym, że te zakupy są historyczne. Takich nigdy wcześniej nie było. Dzieją się dwa zjawiska, które są dobrymi, pozytywnymi. Pierwsze, wyzbyliśmy się w końcu większości sprzętu radzieckiego. Przekazaliśmy go na Ukrainę. Przekazaliśmy go na Ukrainę. Ukraina z niego skorzystała, ponieważ ukraińskie wojsko było przygotowane do wykorzystania tego sprzętu, ponieważ byli na tym sprzęcie wyszkoleni lub sprzęcie podobnym. To jest dobry deal dla Polski i dla Ukrainy. To był dobry deal. Druga rzecz to drożenie nowego sprzętu. To nie jest proces kilku miesięcy, tak jak to chcieli niektórzy politycy, to jest proces wieloletni, bo żeby jednostkę przygotować na nowym sprzęcie, czyli rozwinąć powiedzmy brygadę pancerną czy zmechanizowaną w oparciu o nowy sprzęt, to trzeba 3 lat. Brygada osiągnie gotowość po 3 latach. Nie wiem skąd u wojskowych nagle taki pośpiech w certyfikacjach jednostek wojskowych. Chyba pomija się pewne problemy szkoleniowe lub nie przywiązuje się uwagi do perfekcyjnego wyszkolenia wojsk i sztabów do tego, żeby działały. Brygada szkoli się, zgrywa bojowo 3 lata. Uważam, że kwestią jest teraz tylko, aby utrzymać te główne programy, dopracować w ogóle plan rozwoju, żeby uzupełnić ten plan o te programy, które należy też jeszcze prowadzić, uzupełnić jako uzupełniające, bo to, co się wydarzało teraz, to jest nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze wiele innych rzeczy, których armia potrzebuje i trzeba jeszcze dokonać, moim zdaniem, takich rewolucji mentalnych. Trzeba zasypać te różnice, które budowano przez wiele lat zapisu, różnice między wojskami operacyjnymi a WOT-em, gdzie WOT był traktowany w sposób szczególny, nie wiedzieć czemu, a wojska operacyjne były degradowane. Więc komfortu żołnierzy wojsk operacyjnych nie mieli, a to wojska operacyjne są tym najważniejszym elementem w strukturze sił zbrojnych, bo one będą brały na siebie główny ciężar działań zbrojnych w obronie terytorium Polski. Jest wiele tematów, które trzeba by rozciągnąć i ufam, że nowy rząd te tematy podejmie, bo to jest wielkie wyzwanie. I jeszcze jest jedna rzecz. mamy niewiele czasu. Jeżeli mamy posłuchać tych wszystkich, którzy mówią, że za 2-3 lata możemy mieć wyzwania, to mamy mało czasu. No ale czy mamy właśnie słuchać tych osób? To było to pytanie też do pana. To znaczy, czy rzeczywiście ta perspektywa jest tak krótka? Nie, ja powiedziałem panu wcześniej, że Ukraina to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest te miękkie podbrzusze, ale to nie wojna wielkoskalowa, tylko ograniczony incydent. Czyli nie powinniśmy się tak nerwowo też przygotowywać. Nerwowo nie wolno, to musi być planowe, spokojne, systematyczne działanie i pozbawione elementów propagandy, bo propaganda szkodzi temu, co się dzieje w armii i co się dzieje dla armii. Kluczową sprawą to jest to, żeby w tej chwili wszystkie te przedsięwzięcia, które realizowane były przez poprzedni rząd, poukładać w drodze do realizacji. To po pierwsze, nie rezygnować z niczego, bo to podważyłoby wiarygodność polityków w ogóle. I jeszcze dwie rzeczy bardzo ważne dla mnie z punktu widzenia wojskowego. Natychmiast trzeba podjąć działania, które odbudują potencjał rezerw osobowych polskich sił zbrojnych, ale rezerw profesjonalnych. Nie takich jak teraz się szkoli. Przepraszam. Właśnie żołnierzy na 3-4 dni do koszar, daje im się posiłek, mundury i jedno strzelanie. To nie jest żołnierz rezerwista. Czyli jak to powinno wyglądać? Żołnierze profesjonaliści powinni być szkoleni w ramach ćwiczeń kilkunastodniowych w każdym roku. Tylko żeby tych żołnierzy mieć, trzeba ich wyszkolić. Uważam, że trzeba dopracować system szkolenia rezerw. Uważam, że jest możliwość, tylko trzeba po niego sięgnąć, bo skoro się szkoli dobrowolną służbę wojskową i płaci się ludziom 5 000 miesięcznie, to uważam, że powinno się powołać rezerwistów, specjalistów do wojska. I nie chodzi o szkolenie piechoty i mięsa armatniego, jak to szkoli się w ramach dobrowolnej służby wojskowej. Nie mam nic przeciwko dobrowolnej służbie, ale trzeba to mieć kontynuację, musi być kontynuacja. Jeżeli żołnierz dobrowolnej służby wojskowej przeżył to szkolenie podstawowe w ciągu 3 lat i deklaruje gotowość, to trzeba zrobić z niego żołnierza rezerwy w artylerii, wojska pancernych, gdziekolwiek i zrobić z niego specjalistę. Działanego czołgu, kierowcę czołgu, dalmierzystę w artylerii, operatora wyrzutni, ale to też wymaga szkolenia i nie 5-dniowego, tylko profesjonalnego szkolenia specjalistycznego na najwyższym poziomie z wykorzystaniem kadry, która jest do tego przygotowana. Bo to, jeżeli się mówi w mediach, powołamy 200 000 rezerwistów, to jest marnowanie i pieniędzy, i czasu. To efektu żadnego nie daje. Nam chodzi o to, że wojnę prowadzą specjaliści zawodowcy, a nie żołnierze rezerwy, którzy są wyszkoleni w ciągu 5 dni. To jest jeden temat. Drugi temat to mobilizacja. Moim zdaniem warunki społeczne, ekonomiczne, wszystkie inne, moim zdaniem zmieniają warunki mobilizacji sił zbrojnych. Mam tu na myśli system mobilizacji. Przed wojną mieliśmy takiego pułkownika Wiatra, który opracował genialny, jak na tamte czasy, mówię o 1939 roku. Drugą wojną, tak. Drugą wojną, myślę tu o pułkowniku Wiatrze, opracował genialny system mobilizacji. To, że nie do końca zostało wykonane, to wynikało z nieudolności dowódców niektórych, ale sposób i plan mobilizacji był genialny jak na tamte czasy. Najlepszy na świecie. Więc wydaje się, że to, co powiedziałem wcześniej, warunki społeczne, ekonomiczne i inne, demograficzne, obligują nas do tego, abyśmy natychmiast przystąpili do opracowania nowego systemu mobilizacji sił zbrojnych, a w konsekwencji państwa, bo to i państwo będzie dźwigało ciężar wojny. No i tam jeszcze też była kwestia, o której pan wspominał w innych wypowiedziach, ale obrony cywilnej, której nam brakuje. Panie redaktorze, że w ogóle tego systemu nie ma. Ja powiem tak panu, że rząd powołał nowe ministerstwa, nawet są ministerstwa do równouprawnionych. Zgoda, nie myślę o tym absolutnie. Natomiast boli mnie to, że nie ma ministerstwa, które by troszczyło się o obywateli polskich. Każda wojna przynosi największe straty wśród ludności cywilnej. I mam wrażenie, że ci wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, nie mają świadomości, że największą cenę za wojnę płacą cywile. Przykładem Ukrainy i nie tylko przecież. Nie ma Ministerstwa Ochrony Ludności. Nie mówię tu o obronie cywilnej, bo tu się przejadło, zdegradowało to pojęcie i tego nikt nie używa. Ale wśród wielu ministerstw, które o mniejszym znaczeniu są w kraju, nie ma Ministerstwa Ochrony Ludności. Ja wiem, co politycy zrobią. Upchną temat ochrony ludności w jakimś ministerstwie gdzieś tam na marginesie, na peryferiach, mówiąc, że zajmujemy się tym tematem. Nie. To jest problem strategiczny. Jeżeli rząd tego tematu nie podejmie, to wyrażam swoje zdziwienie, jeżeli nie docenia się rangi potrzeby ochrony polskiej ludności. Do tej pory lekceważono to, ale przecież substancja narodowa ma przetrwać. Ja jeszcze dopytam o te kwestie związane z bezpieczeństwem, no bo z takiej perspektywy laika to, co najbardziej się rzucało w oczy zwykłemu obywatelowi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo polskie, były te trzy sytuacje, tak? Przewodów, potem rakieta pod Bydgoszczą, która została znaleziona i sytuacja dosłownie sprzed kilku dni. Ta rakieta, która miała się znaleźć w polskiej przestrzeni powietrznej na około głębokość 40 km i następnie z niej zniknąć. I dlaczego my nie jesteśmy, czy to jest tak, że my moglibyśmy być gotowi, czy są sytuacje, które były nie do uniknięcia w każdym z tych trzech przypadków? Znaczy, moim zdaniem były to sytuacje nie do uniknięcia. Czyli to nie jest tak, że nasz system obrony powietrznej jest niewystarczający, chociaż wiemy też, że jest, ale mimo wszystko tych sytuacji i tak by się nie dało uniknąć. Znaczy, zwracam uwagę na to, że nie wyciągnięto wniosków z Przewodowa i Zamościa. Bo o tym, że są przygotowania do zmasowanych uderzeń na Ukrainę, wiemy od października przynajmniej. Kiedy Rosjanie ograniczyli uderzenia na Ukrainę, było wiadomo, że gromadzą swoje rakiety i pociski rakietowe na tą ofensywę zimową. I moim zdaniem już sam sygnał, że jest gotowość do takiej operacji przez Rosjan, a symptomów było wiele i o tym mówili wszyscy, Amerykanie też, to był sygnał dla Wojska Polskiego, że mamy podnieść poziom gotowości naszych wojsk. Nie par dyżurnych. Mamy pary dyżurne, mamy cały czas i te pary dyżurne podrywają wszyscy w naszym regionie. Co tylko się dzieje, to, tylko wyjaśnijmy, tylko czym są te pary dyżurne, może ktoś z naszych kolegów nie wie. To są samoloty w dyżurze bojowym, które są w gotowości na lotniskach w przypadku, gdy coś się dzieje w przestrzeni powietrznej. One są podrywane do monitorowania, śledzenia i prowadzenia, nawet jeżeli trzeba było pewnie walki z tym, co się w naszej przestrzeni nielegalnie, nieprawnie pojawi. Natomiast chodzi o co innego. Chodzi o to, że wojskowi powinni, wiedząc o tym, że się zbliża ta ofensywa, wiedząc o takich wydarzeniach, jak było w Przewodowie, Zamościu, podnieść poziom gotowości wojsk obrony powietrznej przez wyprowadzenie wojsk na stanowiska, które pozwoliłyby stosownie do zagrożenia działać. Wie pan, jeżeli ktoś mi mówi, że rakieta latuje i wylatuje, przepraszam sobie, bo wie pan, bo mnie to irytuje, że tak się to lekceważy. Oczywiście przekaz medialny polityczny jest idealny i on przekonuje ludzi. Mnie nie. Powiem dlaczego nie. Dlatego, że ja uważam, że w przypadku, gdyby coś leciało do Polski i byłoby to z głowicą, która waży powiedzmy tak średnio 600 kilo, oby to się nigdzie stało, to my też będziemy jej się przyglądać, czy wleci i wyleci. Będziemy czekali, aż wyleci. A jak spadnie gdziekolwiek, w miejscu, gdzie z powodu jej straty ludności cywilnej, to co wtedy tam politycy powiedzą? Wie pan, wydaje się, że już było wystarczająco wiele okazji i wystarczająco dużo czasu, żeby nasze systemy osiągnęły taki poziom gotowości, żeby nam nic nie wlatywało bezkarnie w naszą przestrzeń powietrzną i żeby nie polegało to na tym, że wszyscy będą patrzyli, gdzie to poleci. Bo jak to przyleci z głowicą bojową, to wtedy to będzie kompromitacja wszystkich, a wojska przede wszystkim. I przepraszam. Proszę powiedzieć, jak wygląda właśnie taki proces, w którym załóżmy, że taka rakieta w tych trzech przypadkach wleciała na teren przestrzeni powietrznej Polski. Rozumiem, ona jest wykryta przez jakiś radar, przez jakiś system obrony powietrznej. I co dalej się dzieje? Jakie są możliwości? Panie redaktorze, problem jest w procesie decyzyjnym. Bo jeżeli oni podają w informacjach oficjalnych, że powiadomiony był premier, prezydent, no to jeśli ktoś oczekuje od prezydenta podjęcia decyzji strzelać, no to trochę, wie pan, tak się zastanawiam, z kim chcemy wojnę prowadzić. Ale to znaczy, że ten proces decyzyjny jest wydłużony? Znaczy generalnie jest, ten proces decyzyjny powinien być oddany w dół. Jeżeli się wyprowadza wojska do rejony działań bojowych, znaczy w rejony strefy osłony, czyli wyprowadza się radary, wyrzutnie rakiet i tak dalej, również i natowskie, mam nadzieję, to decyzję ma prawo podjąć dowódca dywizjonu, co najwyżej dowódca brygady. I to są ułamki, to są dziesiątki sekund. Właśnie jak wygląda ten, załóżmy, proszę mi opisać w takim razie, według pana, jak powinien wyglądać idealny proces decyzyjny w momencie, kiedy ta rakieta wchodzi w polską przestrzeń powietrzną? Dzieli się strefę odpowiedzialności. Jeżeli to jest, powiedzmy, rejon 200x200, to w tej strefie odpowiedzialności jest kilka dywizjonów rakietowych, które są w gotowości do wykonania takiego działania. I kompetencje mają dowódcy dywizjonów. Oni prowadzą obserwacje, oni monitorują sytuację i oni powinni mieć prawo podjęcia decyzji o zestrzeleniu. Niektórzy mówią tak, że jak zestrzelimy rakietę, to odłamki spadną na ludzi czy na las. Wolę, żeby spadły odłamki niż ładunek 600 kilo. Natomiast chodzi o, w tym procesie decyzyjnym kompetencje trzeba obniżyć, to znaczy zdać je na dół, przekazać je na dół. Tak jest wszędzie. Dowódca dywizjonu musi mieć prawo podjęcia decyzji, bo tak jest praktycznie działanie bojowych. Jeżeli myśmy strzelali rakietowe pułkami rakiet, bo jako dowódca dywizji, dowódca wojsk lądowych prowadziłem takie strzelania, brałem w nich udział, to kompetencje są na poziomie dowódcy pułku, dowódcy dywizjonu. On wykrywa i on podejmuje decyzję. On wydaje, on dokonuje podziału ognia. Która bateria, którymi wyrzutniami strzela. A u nas w tej chwili proces decyzyjny jest sparaliżowany i skumulowany na samej górze. Niech mi pan wierzy, nikt na górze, nie mając kompetencji, nie mając wiedzy, nie mając odwagi decyzyjnej, nie podejmie takiej decyzji. W związku z tym trzeba się w końcu na coś zdecydować. Dać kompetencje tym dowódcom na dole, macie chronić strefy, jak cokolwiek leci strzelać. Tak powinno być. Bo jeszcze raz powtarzam, mamy szczęście, wielkie szczęście, że jeszcze nie wleciała rakieta z ładunkiem 600 kilo. A jak wleci? A ile ma się czasu na podjęcie decyzji od momentu wykrycia takiej rakiety? Kilkanaście sekund. No to o czym my mówimy? Przepraszam, przepraszam za mój śmiech, ale wydaje mi się, że to jest po prostu jakieś niepoważne, jeśli my mówimy o tym, że dzwoni się do ministra, do premiera i potem do prezydenta w ciągu kilkunastu sekund i potem oni oddzwaniają po tej samej linii i podejmują decyzję? Tak, tak. Widzi pan, tak to wygląda niestety. To znaczy chyba wydaje się, że brak kompetencji u ludzi, którzy są za to odpowiedzialni, bo ja brałem udział w takich strzelaniach i czasami byłem zaskoczony tym, jak szybko ci dowódcy przyparci do ściany, dowódcy pułków rakietowych czy dowódcy dywizjonów musieli podejmować decyzję, bo cel był bardzo szybki, poruszał się ogromną prędkością i jeżeli by dowódcy nie wykonali zadania w ciągu tych kilkunastu sekund, to cel byłby już nieosiągalny dla nich. I nasi żołnierze na poziomie pułków i dywizjonów są wyszkoleni. Oni sobie z tym poradzą, tylko trzeba dać im kompetencje i prawo do tego, żeby decydowali o czymś takim. To nie może być tak, że na poziomie państwa się podejmie decyzję wystrzelenia jednej rakiety. To będziemy teraz decydowali na poziomie prezydenta i premiera strzelić jedną rakietą? No pan wybaczy. No szczególnie, że jak rozumiem wszystkie te raczej 3 rakiety, o których rozmawiamy, to były takie rakiety zbłąkane, przypadkowe. To nie były rakiety wycelowane w konkretne miejscowości czy cele wojskowe. Tylko my nie mamy pewności, że one są niewycelowane. Nie mieliśmy pewności. Na pewno ten dowódca, który będzie na stanowisku dowodzenia, będzie widział tą rakietę, on nie ma pewności, czy ona jest wycelowana, czy nie. Natomiast on miał mieć jedno zadanie, zniszczyć. I z reguły się do takiego celu strzela 2, nawet lub 3 rakietami, żeby mieć pewność, że zostanie ona strącona. Chciałem przejść w takim razie do drugiego tematu, czyli Ukrainy. Wspomniał pan o tym, że w kontekście polskim, ale że to zawsze cywile ponoszą największe ofiary i największe ofiary są właśnie wśród ludności cywilnej. Widzieliśmy to teraz, w ciągu ostatnich kilku dni. Zmasowane naloty na Charków, na Kijów, na Lwów. Kilkadziesiąt osób zostało zabitych, zarówno w ostrzale rakietowym, jak i w ostrzale dronowym rosyjskim. Co na celu mają takie operacje? Bo one kosztują, to bodajże pułkownik Lewandowski mówił w jednej ze swoich wypowiedzi, to kilkadziesiąt łącznie milionów dolarów takie ostrzały kosztują Rosjan. Natomiast one są wycelowane w cele cywilne. Znaczy generalnie w tej chwili na Ukrainie są prowadzone 2 operacje. Duże operacje. Jedna to jest ofensywa powietrzna, polegająca na prowadzeniu zaczepnej operacji powietrznej, która polega na wykonywaniu uderzeń rakietami, samolotami na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Celem tej operacji jest jakby sparaliżowanie Ukrainy i jej funkcjonowania. Żeby Ukraina nie mogła funkcjonować w warunkach zimowych, bo warunki zimowe są dotkliwe dla ludzi. Brak prądu, brak ciepłej wody, brak wszystkiego, co zapewnia im warunki do normalnego funkcjonowania. I to jest celem tej operacji, zaczepnej operacji powietrznej w wykonaniu tych bardzo drogich rakiet. Widać na to Rosjan stać. Oni budowali potencjał. Jeszcze ponad rok temu mówiłem, że Rosjanom się wyczerpią zapasy rakiet. Ale no właśnie, i to też się często pojawia, że pan przecież mówił, że Rosjanie nie mają już amunicji, a szczególnie nie mają już tych nowoczesnych rakiet i to się kończy i nagle znowu pojawiają się dokładnie te same. Nie nagle. To wie pan, oni przy usyłku kwietnia roku 2022 rzeczywiście byli na wyczerpaniu, jeżeli chodzi o zapasy wojenne, które mieli. Jeżeli chodzi o te systemy rakietowe między innymi. Ale ten dekret Putina z kwietnia pozwoli przestawić całą gospodarkę rosyjską z gospodarki z czasu pokoju na czas wojny. Cała gospodarka rosyjska jest zmobilizowana na pracę dla armii i dla frontu. I to pozwoliło Rosjanom przez rok 2022 i częściowo 2023 odbudować zdolności do produkcji rakiet. Oni zwielokrotnili zdolności do produkcji rakiet. Mówią Amerykanie, że 3-krotnie. Ja nie wierzę. Uważam, że więcej możliwości mają. Stąd tam mnogość rakiet latających nad niebie Ukrainy. Wierzyłem wtedy jeszcze, kiedy o tym mówiłem, że sankcje będą skuteczne, że Rosjanie mieli dostępu do komponentów, które pozwalają im te rakiety budować. Okazało się, że łudziłem się, takich wielu się łudziło. Rosjanie omijają sankcje, Rosjanie mają dostęp do technologii, które pozwalają im wielokrotnie produkcję tej niszczącej broni, jaką są te rakiety. Niepotrzebnie wierzyłem w to, okazuje się, bo teraz mi się zarzuca, że ja mówiłem, że rakiety się kończą. Tak, bo wierzyłem, że Zachód, że politycy potrafią docisnąć pętlę sankcji i doprowadzić do tego, że rosyjska gospodarka będzie miała problemy. Rosyjska gospodarka już nie ma problemów. Ja właśnie pamiętam pana rozmowę w podcaście u Witolda Jurasza. To było w lutym 2023 roku, taka rocznicowa rozmowa w kontekście tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. I tam ten rok 22, który się już kończył, on był jednak, wydaje mi się, dużo lepszy dla Ukrainy niż ten, który właśnie się zakończył. I pytanie, co tak bardzo się zmieniło? To była kwestia, mamy nieudaną za sobą ukraińską kontrofensywę, mamy problemy wśród sojuszników Ukrainy, mamy problemy w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie utknęła pomoc dla Ukrainy, pomoc zachodnia, europejska dla Ukrainy nie pokrywa się z deklaracjami. To jest jakaś suma niefortunnych zdarzeń, która wpłynęła na to, że Ukraina jest w takim, a nie innym momencie? Wróćmy do roku 2022. Działania latem armii ukraińskiej latem tego roku, 2022. Ukraińcy prowadzili z powodzeniem, znaczy wszystkim wyparli, w ramach operacji kijowskiej wyparli i mikołajowskiej też wyparli Rosjan z tamtych rejonów, między innymi, czyli uniemożliwili ofensywę na Kijów, uniemożliwili ofensywę na Odessę. To były dwa ważne wydarzenia w operacji obronnej, którą Ukraińcy prowadzili. Ukraińcy rozpoczęli ofensywę na Zaporożu w sierpniu 2022 roku, ale nie wiedzieli, czemu je zatrzymali. Mieli powodzenie. Na tym kierunku wojska rosyjskie były rozbite. 58 Armia i 8 Armie były rozbite. Nie miały się czym bronić na kierunku zaporowskim. I ufałem, że to tempo działań, które mieli w tym czasie Ukraińcy na tym kierunku, pozwoli im dojść do Morza Azowskiego. Lato 2022, sierpień, wrzesień. Co się w tym czasie dzieje? Nagle ta ofensywa, która tam miała miejsce, zatrzymuje się i Ukraińcy skupili swoją uwagę na przyczółku chersońskim, na którym to przyczółku okrążonych było, wydawałoby się, odciętych przez Dniepr 25 do 30 tysięcy Rosjan. Cudem, dochodzi do cudu. We wrześniu z przyczółka chersońskiego znikają wojska rosyjskie. W niewytłumaczalny dla mnie sposób znika to wojsko. Ukraińcy dochodzą do brzegu Dniepru, zachodniego brzegu Dniepru, a Rosjanie się bardzo zgrabnie, w skrycie wycofują. No tak, ten Herson został de facto oddany bez walki. Znaczy wie pan, co powiem inaczej. Jak to się stało, że Ukraińcy dali szansę temu wojsku wyjść z tego okrążenia? Bo pokonanie Dniepru nie jest rzeczą prostą w tamtych warunkach. W związku z tym dla mnie jest to zagadką tej wojny i nie pierwszą zresztą. A potem przeprowadzenie 11 września ofensywy na kierunku charkowskim, która ofensywa w zasadzie przełamała pozycje obronne całego wojska rosyjskiego, doszła do rzeki Krasna, bodajże i Źrebiec, i stanęła, czyli nie sięgnęła żadnego celu operacyjnego. Czyli taka bezsensowna operacja. Tak to oceniam z punktu widzenia wojskowego. To są dla mnie zagadki i konsekwencją tego, że wstrzymano ofensywę wtedy na kierunku zaporowskim, było to, że Rosjanie jak szaleni minowali kierunek zaporowski od grudnia 2022 w obawie przed kolejną ofensywą armii ukraińskiej. Rosjanie zmarnowali czasu. Pozycje obrony, które przygotowali w Zaporożu, można porównywać z obroną, którą przygotowali Rosjanie w czasie II wojny światowej na Łuku Kurskim. Łamali sobie Ukraińcy na tej obronie zęby. I to było do przewidzenia. No tak, ale tutaj to też jest w takim razie dla mnie zagadka, którą chciał, żeby... To jest największa zagadka tej wojny. Ach, no żeby mimo, że pan ją rozwiązał. Dlaczego Ukraińcy uderzyli na najbardziej ufortyfikowane rosyjskie pozycje? Jeszcze pan, zapowiadając pół roku de facto tę ofensywę, tak? Ma pan rację. Bo Zełenski i Załużny mówili o tym, że kontrofensywa pójdzie na Zaporoże. Wie pan, ja jestem żołnierz, który między innymi w strategii sztuki wojennej posługuje się takimi pojęciami jak mylenie operacyjne, maskowanie operacyjne. I uważałem, że te teksty Zełenskiego i Załużnego o tym, że tam uderzą, na tą przecież najsilniejszą obronę, bo wszyscy wiedzieli o tym, że tam Rosjanie jak szaleni się fortyfikują. Budują 3-4 pozycje główne obronne, mnóstwo pozycji ryglowych i uzupełniających. Tam osadzili wojsko, które wycofali z Przyczółka Chersońskiego, które Ukraińcy im pozwolili wycofać. I nagle się okazuje, że ja byłem przekonany, że to jest mylenie, że to jest sprawdzenie błąd wszystkich, Rosjan przede wszystkim. A Rosjanie uwierzyli Żońskiemu. I chyba dobrze zrobili, że uwierzyli Żońskiemu, że tam uderzy, skoro zęby sobie połamała ta kontrofensywa. To jest dla mnie największa zagadka tej wojny, dlaczego tam uderzono. Nigdy nie uderza się na najsilniejszą obronę. Szuka się innego rozwiązania takiego, które pozwoli mieć szansę na powodzenie. Ja wtedy sugerowałem, że okej, tutaj mówią, a uderzą tam, gdzie Rosjanie są w natarciu. Bo kiedy najlepiej atakować przeciwnika? Wtedy, kiedy przeciwnik nie jest przygotowany do obrony. To była ta poprzednia ofensywa, tak? Która była rekordowa, biła w ogóle tempo, tak. I to jak postępowała codziennie. Wie pan, to są zagadki tej wojny. Ja nie jestem w stanie... Ja sobie odpowiadam na to w ten sposób, że być może za duża presja była doradców z NATO na dowódców ukraińskich, że mają tak działać, jak działali Ukraińcy, która wymusiła pewne decyzje na dowódcach ukraińskich, które w tej chwili my mówimy jako o zagadkach, a które są błędami strategicznymi. Niestety. Bo ja innego źródła nie widzę. Chyba że, jak niektórzy sugerują, a że może jest to wynik zdrady. Nie wierzę w to. Natomiast błędy wynikające ze złego doradztwa, tak. Dlaczego? A dlatego, że przekonałem się sam, będąc na wielu takich ćwiczeniach, że ci panowie, którzy uzurpują sobie prawo do wszechwiedzy, a takich w NATO nie brakuje. Przynajmniej tysięcy oficerów sztabowych. Mamy w sztabach NATO więcej wojska niż wojska w linii. Do wojny. Natomiast oni są przekonani, że wiedzą wszystko. Natomiast nie uwzględniają specyfiki armii rosyjskiej, nie znają ich doktryn armii rosyjskiej, nie znają zasad działania armii rosyjskiej na poziomie każdym jednym. Nie znają też również tego, że nie wiedzą tego też, że oni są nieobliczalni Rosjanie, jeżeli chodzi o sposoby działań. Ja ich nie przeceniam. To przepraszam, że się wejdę panu w słowo, ale oficerowie sztabowi NATO, którzy są przygotowywani do tego, żeby NATO bronić przed Rosją, nie znają takich podstaw? Tak. To widać, bo ciągle widzę zdjęcia w mediach pochylonych generałów brytyjskich, amerykańskich nad mapami razem z Ukraińcami. I co z tego wynika? Błąd za błędem, zagadka za zagadką. Z Rosjanami trzeba umieć się bić na pewno. Dobrze to robili Niemcy swego czasu, w czasie II wojny światowej. My mamy też swoje dokonania, potrafimy przewidywać pewne działania. Wie pan, to też jest kwestia tego, gdzie się prowadzi te działania. Moim zdaniem w NATO jeszcze jest ten syndrom Iraku, Afganistanu. Łatwo było. Przegraliśmy obie tej wojny jako NATO, bo mówię tu o Afganistanie chociażby, bo NATO nie było w Iraku, tylko koalicja była. Ale my się tam niczego nie tak na dobrą sprawę nie dokonali. Natomiast my, wojskowi, są skręceni na prowadzenie działań w operacjach w takim terenie w sumie łatwym. Oczywiście też Afganistan był inny. W operacjach asymetrycznych zupełnie, tak? To znaczy to nie była armia kontra armia de facto. A tutaj, wie pan, mają na przykład sobie armię masową. Teren jest niezwykle trudny do prowadzenia działań. To nie jest pustynia, to nie są góry Afganistanu. To jest teren niezwykle trudny, który jest obciążony 4 porami roku, które się tak zmieniają, że trzeba by nadążać wojskami do specyfiki, żeby te wojska przygotować do działań w tych specyficznych warunkach. My Polacy potrafimy, bo myśmy się do tej wojny z Rosjanami przygotowali od dawna i zawsze uwzględnialiśmy w swoich działaniach chociażby sposób pokonywania pól minowych. Myśmy nigdy tego procesu nie zadbali w szkoleniu. Jako dowódca kompanii czołgów miałem 16 czołgów i miałem w kompanii 3 czołgi torujące, które miały ładunki wydłużone, które metodą wybuchową torowały przejścia i były trały do torowania. Myśmy nigdy tego procesu nie zadbali. A jak przygotowali natowcy Ukraińców do operacji w Zaporożu? Po pierwszych godzinach utknęli na polach minowych, bo byli niegotowi do pokonania pól minowych. To był pierwszy krok. No ale to przepraszam, Polska też jest w NATO i też rozumiem, że polscy oficerowie, polscy generałowie brali udział w tego typu przygotowaniach. To chyba nie byli tylko Amerykanie i Brytyjczycy. Znaczy nie wiem na jakim poziomie myśmy doradzali Ukraińcom, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakiś wpływ na to, co się działo w Ukrainie, my jako polscy oficerowie. Raczej jako obserwatorzy i to na poziomie, bym powiedział, takim marginalnym. To ja jeszcze dorzucę w takim razie dwie kwestie, które wydaje mi się, że mają związek z tymi niepowodzeniami Ukrainy. Mianowicie pierwsza to jest to, że NATO jednak zawsze projektuje swoje ofensywy z założeniu pełnej przewagi powietrznej. Tutaj Ukraina nigdy jej nie odzyskała, nigdy jej nie uzyskała. Teraz mamy te szumne zapowiedzi dotyczące F-16, ale rozumiem, ich tam nie ma i one też raczej nie odmienią tego obrazu pola bitwy. Nie, ta skromna ilość tych samolotów nie spowoduje uzyskania przewagi w powietrzu, może w jakimś miejscu, gdzie będzie prowadzona operacja przez Ukraińców, ale Rosjanie się tylko przygotowali. Były sygnały, że oni już przemieszczają w rejony operacji, gdzie mogą działać F-16, S-400, S-300, a więc możliwości wykorzystania tych samolotów będą bardzo ograniczone. Czyli te systemy antypowietrzne. Tak, tak, przeciwlotnicze obrony powietrznej. Oni Rosjanie się na to przygotowują, bo generalnie my, co mamy zrobić, to informujemy Rosjan z wyprzedzeniem. Proszę zauważyć. Że za pół roku dostarczymy 5 samolotów. Dokładnie tak. My mamy to do siebie, znaczy NATO i wszyscy ci z tej strony, łącznie z propagandą ukraińską, informujemy Rosjan, co mamy zamiar zrobić. Rosjanie nie wychodzą z domu, nie wychodząc z komputera, wiedzą wszystko i tak analizują, co faktycznie jest możliwe do realizacji, a czego, co należy wykluczyć. Generalnie wykorzystują te informacje, jak widać, skutecznie. No, ten drugi element, o którym chciałem wspomnieć, to jest kwestia napięć pomiędzy politykami a wojskowymi. Nie wiem, jakie pan tutaj ma doświadczenie, no ale to konflikt pomiędzy prezydentem Zełenskim a głównodowodzącym generałem Waleryjem Załużnym jest już jest faktem, to znaczy mówi się o tych napięciach, mówiło się o nich już pod Bachmutem, ale mówi się również teraz. Mieliśmy ten słynny wywiad Załużnego w The Economist, który przyznawał się wprost do błędów, wprost do tego, że kontrofensywa odniosła porażkę. Teraz mamy kolejny wywiad prezydenta Zełenskiego z kolei w The Economist, zaledwie sprzed paru dni, który też mówi o tym, że tutaj on z kolei oskarża Zachód. Mówi, że te dostawy były niewystarczające, dlatego teraz jedyne, co nam pozostało, to jest jakaś taka aktywna obrona, jak rozumiem, i odcięcie i izolowanie Krymu. Na pewno Ukraina przyszła do strategicznej operacji obrony i mówiłem o tym w październiku publicznym, żeby o tym pomyśleć szybko, bo mogą mieć problemy. Izolacja Krymu w zasadzie stała się faktem i rola floty czarnomorskiej została sprowadzona do poziomu najniższego z możliwych, więc stoją w portach i się boją, że rakiety przylecą ukraińskie. Tak, oczywiście. Natomiast konflikt między Zełenskim a Załużnym, on chyba gdzieś ma jeszcze inne źródło. Moim zdaniem to źródło bierze się stąd, że w parlamencie ukraińskim jest wielu prorosyjskich deputowanych. To są ci deputowani, którzy kiedyś przekonywali jeszcze 2 lata temu Putina, że Kijów jest do wzięcia. Bez problemów, przyjdziemy, załatwiony temat. Nie brakuje wśród deputowanych i polityków ukraińskich takich, którzy sprzyjają Rosji. I teraz oni wobec faktu, że Rosjanie odnoszą sukcesy na froncie, oni podnoszą głowy. Łby, bym powiedział w ten sposób. Przepraszam za ten kolokwializm żołnierski. I wydaje się, że źródłem tego konfliktu to jest to, że są tam gry, które są wciągani i Zełenski, i Załużny. Oczywiście potępia Załużnego za to, że on publicznie się przyznaje do błędów, które popełnił, ponieważ on musi mieć świadomość tego, że on mówi to też i do żołnierzy, których poświęcił, w ramach chociażby tej operacji zaporowskiej. Takie rzeczy się nie mówi. Jeżeli on ma cokolwiek do powiedzenia prezydentowi, to niech to mówi w ciszy gabinetu, a nie publicznie. Ponieważ na pewno sprawił to satysfakcję Putinowi, a jego żołnierze zwątpili w to, że on potrafi być dobrym, skutecznym dowódcą. Bo moim zdaniem te operacje, które były w Bachmucie, nazywane przez Zełenskiego symbolami, czy we Wdijewce, kosztowały ogromne straty armię ukraińską. Uważam, że nie stać Ukraińców na takie straty, a mi o to poświęcili tysiące swoich żołnierzy w tych operacjach i uważam, że Załużny powinien mieć więcej własnej zdolności do podejmowania decyzji bez ulegania presji politycznej. Wtedy będzie wiarygodnym dla mnie dowódcą i wtedy będzie mógł prowadzić skutecznie działanie bojowe, bo jest gotów poświęcić dla symbolu, jak w Bachmucie, kilka brygad, no to dla mnie to jest absolutnie naganne. Oczywiście ja mam inną perspektywę, ja jestem z Warszawy, moja perspektywa jest warszawska, inna niż na froncie, ale wydaje się, że to, co się dzieje w mediach między Zełenskim a Załużnym, daje świadectwo tego, że ci panowie nie mają wspólnego języka, a w tle stoi to towarzystwo, które próbuje cały czas rozsadzić tą jedność i spowodować poważne zakłócenia funkcjonowania Ukrainy i wpływać na to, co się dzieje na froncie. Jak pan w takim razie postrzega ten obecny rok? Jesteśmy na początku, właśnie tak jak mówiłem, w zeszłym roku chyba byliśmy w znacznie lepszych nastrojach, jeśli chodzi o front, ale też o sytuację polityczną. Czego pan spodziewa się teraz? Bo już de facto mamy do czynienia z ofensywą, chyba z początkiem tej ofensywy rosyjskiej zimowej. Od tygodnia, już ponad tygodnie. Zarówno powietrznej, jak i lądowej. Zdecydowanie to Rosja ma inicjatywę na froncie. Co w takim razie musiałoby się zmienić? Czego pan się spodziewał? No inaczej, zacznijmy najpierw, przepraszam, od rzeczywistości, czyli czego pan się rzeczywiście spodziewa, a potem od tego, co moglibyśmy zrobić, żeby temu zapobiec. Wrócę jeszcze do poprzedniego pańskiego pytania o tym, że Zełenski mówi o tym, że dostaje za mało Zachodu. Tak. Nie dostawał za mało, tylko że zmarnowano ten potencjał, który dostali. Czego przykładem jest operacja zaporowska, gdzie przygotowali kilkanaście brygad, które zostały, że tak powiem, zmarnowane. To nie jest wina Zachodu, tylko wina jego konceptorów, którzy są odpowiedzialni za to, jak przygotować i prowadzić operacje. Dostawał tyle, ile mógł Zachód dać. Przypomnę, że Zachód póki co jeszcze nie przyszedł na produkcję wojenną w żadnym wymiarze. Nasze możliwości, jeżeli chodzi o Zachód produkcyjny, jeżeli chodzi o amunicję, przedbojowe są bardzo ograniczone, a magazyny są już prawie do cna wyczyszczone. No tak, ale to po co w takim razie my deklarujemy na przykład wsparcie amunicji ze strony Unii Europejskiej, które wiemy, że nie jesteśmy w stanie go wypełnić? Dokładnie tak, dokładnie tak. I deklarowali Niemcy milion amunicji i nie są w stanie jej wyprodukować. No, gdzie to dokładnie tak. To świadczy o tym, że deklaracje to jedno, a możliwości drugie. I jeżeli Unia Europejska nie podejmie działań takich, które by spowodowały zwiększenie produkcji, to moim zdaniem Ukraina nie będzie miała czym walczyć. I kim też, bo tutaj problem mobilizacji Ukraińców, to też do tego tematu warto wrócić. Ja w maju ubiegłego roku pisałem o tym wprost, że potrzebna jest mobilizacja. Dlaczego? Dlatego, że było widać wyraźnie, że jednostki już nie mają uzupełnień. A ta ofensywa, która była przygotowana na Zaporożu, ona pochłonęła duży potencjał. W związku z tym potrzebna jest mobilizacja. I teraz pytanie takie, czy ta mobilizacja, którą torpedują parlamentarzyści ukraińscy, jest możliwa w Ukrainie? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, że żeby sięgnęli w tej chwili po te zasoby, które pracują w gospodarce ukraińskiej, obsługują Ukrainę, kolejarze, hutnicy i wszyscy inni, ona by zrujnowała funkcjonowanie tego państwa. Gdzie są w tej chwili razie zasoby? Zasoby są za granicą. Zasoby są w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, wszędzie, w Europie Zachodniej. Pytanie jest takie, jak po nie sięgnąć? No tutaj musi być inicjatywa Kijowa. Jeżeli pan pozwoli, wrócę do historii Polski. W 1939 roku po klęsce wrześniowej premier Sikorski, generał broni, w ramach porozumień z rządem francuskim zaczął tworzyć armię polską we Francji. 80-tysięczną armię zbudował, ale dzięki temu, że miał porozumienie z rządem francuskim, że on ma prawo sięgać po obywateli polskich, którzy są na migracji we Francji, pracują we Francji. I on po nich sięgnął. Rząd francuski wyraził zgodę na mobilizację tych Polaków, którzy byli emigrantami we Francji, żeby ich powołać do armii polskiej, a nie do armii francuskiej. Czemu tak nie zrobić w Polsce, w Niemczech, gdziekolwiek indziej? Musi być to inicjatywa Kijowa, wtedy się tworzy biura werbunkowe ukraińskiej armii w Polsce i werbują. A my możemy się włączyć w szkolenie tych ludzi, żeby ich przygotować. Jeżeli Ukraina nie podejmie jakichś w tej chwili wysiłków do mobilizacji, Ukraina nie będzie miała wiosną kim walczyć. Jaki scenariusz? Wydaje mi się, że Putin dąży do tego, żeby jeszcze w tym roku, być może po wygranych wyborach, ogłosić zwycięstwo w operacji specjalnej. I on takie, moim zdaniem, warunki ku temu, żeby to ogłosić ma, ponieważ on w tej chwili ma inicjatywę strategiczną. I on pokonuje, bo będzie bił armię ukraińską. Jeżeli armia ukraińska się buduje, to będzie źle. Ogłoszenie zwycięstwa, czyli co? Ze strony Putina. To znaczy, że może wstrzymać działania bojowe jednostronnie. Tak, tak, ale w sensie co miałoby stanowić to zwycięstwo? To znaczy, jakie zajęte terytoria byłyby wystarczające według pana dla Rosjan, żeby to zwycięstwo ogłosić? W każdej chwili może to ogłosić i będzie zwycięzcą, ponieważ ma całą prawie wschodnią Ukrainę. Więc tutaj nie ma w tej chwili dywagacji, czy 5 kilometrów w tą, czy w tamtą. Czy do Dniepru, czy nie do Dniepru. To, co de facto Rosja teraz utrzymuje, czyli ponad 20% mniej więcej terytorium Ukrainy całej, de facto Putin mógłby ogłosić jako zwycięstwo i się zatrzymać. Mało tego, i może ogłosić niezastronne wstrzymanie działań bojowych. Wie pan, co to będzie znaczyło? Jeżeli on to zrobi, to świat odetchnie. Koniec wojny. Co zrobi Ukraina? Stanie wobec faktu tego, że świat nie chce już tej wojny. Bo nie chce, znaczy już nie chce. Więc będzie musiała się zgodzić na to, że, nie będzie, że wstrzyma te działania bojowe. Bo jeżeli Putin jednostronnie ogłosi, ja już swoje cele osiągnąłem, jestem zwycięzcą w operacji specjalnej i to on adresował będzie do narodu rosyjskiego. Rosjanie będą się bardzo cieszyli. Mamy wspaniałego prezydenta, bo wygra wybory oczywiście, tam innej opcji nie ma, który dał nam zwycięstwo w wojnie z Ukrainą, z tymi faszystami, jak to mówi Putin, jego narracja ta propagandowa. To co zrobi Ukraina? Świat będzie czekał na to, że Ukraina zrobi podobny ruch jak Putin, czyli wstrzyma działania zbrojne. To jest najgorszy scenariusz, jaki może spotkać Ukrainę. No wydaje mi się, że to będzie dokładnie taki sam scenariusz, znaczy taki konflikt o niskiej intensywności, tak, który mieliśmy, no bo raczej nikt, to wydaje mi się, że nikt nie zmusi Ukraińców do podpisania czegoś w rodzaju Mińska 3, no bo to od początku. Mam nadzieję, że nie, bo to było upokorzenie. Ukrainie nie wolno tego dopuścić, choć podejrzewam, że wśród elit politycznych Zachodu jest wielu zdrajców, którzy są gotowi, kolaborantów, którzy są gotowi chcieć zmusić Zełenskiego do takiego gestu. Moim zdaniem to do tego nie powinniśmy dopuścić, natomiast kluczową sprawą to jest to, czy panowie z Waszyngtonu i z Pekinu się dogadają i będą mieli parasol na tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o te działania tam, w tamtym regionie. Żeby ten pan z Pekinu nie pozwolił Putinowi pewnej granicy przekroczyć. On cały czas go przestrzega, chociażby użycie broni jądrowej. Trzykrotnie dawał prezydent Xi ostrzeżenie Putinowi, żeby nie ważył się użyć broni jądrowej. Więc wydaje się mi, że ma taką moc sprawcą, że może go wyhamować. Natomiast kluczową sprawą z kolei z naszej strony to jest postawa Amerykanów i tego, co się wydarzy w ramach wyborów w Stanach Zjednoczonych. Myśli pan, że zwycięstwo ewentualne Trumpa oznacza koniec wsparcia dla Ukrainy? Bardzo trudne pytanie. Trump jest nieobliczalny. Znamy jego zachowania, więc nie wiem, czy tak mogłoby być. Natomiast nie należy wykluczyć tego, że jeżeli Trump by wygrał, to wstrzymana będzie pomoc dla Ukrainy i zmuszenie Ukrainy do tego, do czego Trump będzie się zmusił, czyli do wstrzymania działań zbrojnych. Natomiast pan zauważył jedną rzecz istotną. Otóż tam będzie cały czas dymiący wulkan, jak było to w Doniecku i Ługańsku. Autonomiczne republiki. Tam cały czas ludzie ginęli, tam cały czas była wojna. Więc po pierwsze, nie przewiduje wariantu pokoju między tymi dwoma znienawidzącymi się narodami. Zawieszenie broni okej, ale jeżeli nie będzie strefy rozdzielenia wojsk, które wojska by rozdzieliły i powstanie strefy buforowej, która by uniemożliwiała na kontakt ogniowy. Czyli trochę jak Korea Południowa i Północna, tak? Wydaje mi się, że nie ma innego wariantu. A co w takim razie my, Polska, szerzej jako Zachód, mielibyśmy zrobić, żeby do tego scenariusza nie dopuści, to znaczy, żeby dalej ta Ukraina odzyskała inicjatywę, mogła odzyskiwać dalej terytoria. Czy to w ogóle jest realne według pana? Czy widzi pan, bo z tego, co ja rozmawiam z ekspertami, z tego, co sam czytam i obserwuję, to wychodzi na to, że potrzeba ogromnego politycznego i militarnego przełomu. Przede wszystkim politycznego. Tylko, że nie widzę w ogóle potencjału na niego. Ma pan rację. Już ja też go nie widzę i chyba nikt go nie widzi. Kolaborantów się szerzy w tej koalicji wspierającej Ukrainę. Myślę tu o Słowacji, myślę tu o Węgrzech. Oni będą blokowali wszystko, co tylko będzie można blokować. Więc nie ma możliwości na jedność polityczną. Na szanse na wsparcie militarne coraz bardziej jest ograniczone i będzie ograniczone z uwagi na to, co mówiliśmy wcześniej, że Europa nie przyszła na produkcję wojenną, przynajmniej w części. Chyba trzecia rzecz, która... A NATO też nie ma szans? To znaczy w sensie na to, żeby Europa przyszła właśnie na tą produkcję bardziej wojenną? Ale był czas na to, żeby to zrobić. Nie zrobiono nic. To jest, wie pan, ja mówiłem, że ta wojna w Ukrainie to jest wojna zmarnowanych szans, ale ta wojna w Ukrainie jest również zmarnowana szansą przez nas, przez Unię Europejską i NATO. Myśmy cały czas metodą kropelkową pomagali i politycznie, i materiałowo Ukrainie. Ukraina krwawiła w 2022 roku, 2023. Mieliśmy szansę na to, żeby naprawdę dokonać przełomu politycznego i tego, żeby wesprzeć wojskowo bardziej Ukrainę. Myśmy te szanse zmarnowali, więc wydaje się, że wśród tych, którzy zmarnowali szanse, to nie tylko są Ukraińcy, ale jesteśmy i my, i NATO. Żeby móc pokonać, a może nie tyle pokonać, co na tyle osłabić Rosję, żeby już nikomu nigdy później nie zagrażało, jak teraz będzie być może nam zagrażać za 6-8 lat, jak niektórzy wieszczą. No to przy tym ja tego nie rozumiem w takim razie. To znaczy, dlaczego tej woli politycznej nie ma, bo oczywiście rozumiem, że Zachód może być zmęczony wojną, chociaż wydaje mi się to dosyć paradoksalne, biorąc pod uwagę, że jakby kto jak kto, ale Zachód osiąga przecież swoje cele na Ukrainie. To znaczy, my wykrwawiamy Rosję, setkami tysięcy żołnierzy, którzy tam umierają. Więc jakby osiągamy swoje cele, to znaczy osłabiamy Rosję tak, żeby nie była w stanie nam zagrozić na długie lata. Dlaczego w takim razie nie robimy tego bardziej? Znaczy, to jest tak krótkoterminowe myślenie, to jest po prostu takie, dobra, już dogadajmy się z tą Rosją, skończmy z tym Zełenskim paradującym w wojskowych bluzach, wróćmy do tego, co było. Trochę Rosję się odsunie na boczny tor, no ale przecież musimy się jakoś dogadać. Znaczy, pamięta pan jeszcze rok 2022, kiedy myśmy mówili o tym, że przepraszam, jest wiara w to, że możemy osłabić imperium rosyjskie. To imperium, które już nie będzie nam zagrażało. Które nie będzie imperium, no. Że się złamie to imperium. Dokładnie tak. I wszyscy na to liczyliśmy. Wierzyliśmy w to, co mówił Zachód, tym, co mówiła NATO i Unia Europejska, deklarując wielką pomoc dla Ukrainy. Okazało się, że politycy to mówią, a niewiele robią. I to tylko potwierdza jeszcze raz moją opinię o politykach Unii Europejskiej i też i NATO. No, czym był Madryt i czym było Wilno? Deklaracjami politycznymi, które nie mają przełożenia na żadne wzmocnienie zdolności armii. Tak de facto to wszystkie armie europejskie są w rozsypce. Proszę mi pokazać tę armię, która jest w stanie wystawić w tej chwili pełnej gotowości bojowej co najmniej 2 dywizje. Nie ma takiej armii łącznie z naszą. Pełnej gotowości bojowej. Co to jest gotowość bojowa? Zgrane bojowo oddziały, które mają wyszkolone wojsko, brygady są zgrane, mają zapasy amunicji. Są gotowe do wyjścia w ciągu 24 godzin na pole bitwy. Nie ma takiej w Europie. Amerykanie mają jeszcze. Tylko proszę pamiętać, że Amerykanie mają nieliczne wojska lądowe. Jeżeli cokolwiek się wydarzyło poza Europą, Amerykanie będą tam skupiali swój usiłek, gdzie jest ich interes strategiczny, czyli Azja. I jeżeli my się nie sprężymy, jeżeli my nie zbudujemy w ciągu najbliższych 2–3 lat potencjału takiego, który byłby odpowiedzią na ewentualne zagrożenia Rosji, to będziemy po prostu śmieszni, bo będzie Putin to wykorzystywał między innymi to, co mówiłem, na Łotwie, tym miękkim podbrzuszu NATO. Zatem wydaje się, że kwestią, którą my się zderzamy w NATO i w Unii Europejskiej, to jest wiarygodność polityków, którzy są, pan wybaczy, tak mówię, ale są nieudolni. Nie potrafią kierować procesami, które między innymi miały spowodować to, że Ukraina będzie miała tą przewagę i że to imperium zostanie w jakiś sposób osłabione. Niestety. Myślę, że w takim razie życzę sobie w tym też nowym roku, żeby ci, którzy będą słuchać tej naszej rozmowy, może to będą miały jakiś rodzaj oficjele, żeby potraktowali to jako kubeł zimnej wody w takim razie. Tego im życzę, bo nasze bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną i o tym musimy myśleć w kategoriach przedsięwzięć, które musimy wykonać, a nie propagandy deklaracji politycznych. I tu postawimy kropkę. Moim i Państwa gościem był generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Dziękuję również Wam, że byliście dzisiaj z nami, a my słyszymy i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dzięki.